W tym filmie przedstawię Ci historię trzech gier Angry Birds o płatkach, które najprawdopodobniej jesz na śniadanie. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Więc Angry Birds Breakfast, ponieważ tak ta gra się nazywała, była podzielona na trzy części. Każda z nich miała swoje własne poziomy i historie. Co ciekawsze, aby zagrać w dwie pierwsze części, trzeba było zdobyć płyty, które były dołączane do płatków gdzieś w 2014. Muszę się pochwalić, że mam obydwie i jestem z tego powodu bardzo dumny. Wracając, trzecia część znajdowała się na stronie, na której nawet mogliśmy rywalizować z innymi o najlepszy wynik. Jak możecie się spodziewać, strona już nie działa i to już od 2015. Ale dzięki fanom Angry Birds możemy cały czas zagrać w trzecią część tak samo jak pierwszą i drugą bez konieczności posiadania płyt. Jak nie zapomnę, to link do pobrania wszystkich części będziecie mieć w opisie. Wracając, rozgrywka praktycznie nie różni się niczym od klasycznych Angry Birds. Wyszczeliwujemy ptaka z pracy w budowle, aby zbić świnie. Jedyną zmianą jest, że ptaki latają po łuku zamiast jak to jest w oryginalnych grach w bezruchu. Chociaż jest to mała pierdółka, która nie ma wpływu na rozgrywkę. Teraz wam przedstawię fabułę wszystkich trzech części. Więc fabuła pierwszej części przedstawia niebieskich, którzy robią żart Chuckowi, którym podmienili karton mleka na fałszywy. Kiedy Chuck się rozprasza, świnie przypływają na tratwie, gdzie jedna z nich zabrała płatki za pomocą lassa. Kiedy ptaki to zobaczyły, oczywiście wskoczyły w pościg za świniami. Natomiast fabuła drugiej części przedstawia Terence'a, który przypadkowo zmiażdżył kwiatek, co bardzo rozłościło Matyldę. Do takiego stopnia, że zaczęła się z nim kłócić. Niestety rozproszyło ich to na tyle, aby świnie w kamuflażu ukradły płatki. Na szczęście Matylda zauważyła świnie i razem z Terence'em wkroczyli w pościg. Trzecia część ma dwie historie, które są podzielone na dwa segmenty. Jedna z nich jest o tym, jak Czerwony Chuck i Bomba zauważyli, że rozlało się mleko. Świnie, wykorzystując ich chwilę nieuwagi, zabrały płatki, używając długiego kija w kształcie laski. Kiedy Bomba i Czerwony zastanawiają się, gdzie są płatki, Chuck klasycznie jako pierwszy zauważa, że zabrały je świnie. No i w trójkę ruszają za świniami. No i drugi segment przedstawia niebieskich, którzy jedzą płatki, kiedy jeden z nich usłyszał pewien dźwięk dochodzący z krzaków. Kiedy poszli we trójkę sprawdzić, co to za dźwięk, okazało się, że to była świnia, która grała na dudach. Była to pułapka, która miała odwrócić uwagę niebieskich. Kiedy niebiescy się skapnęli, że to pułapka, świnie już zdążyły ukraść płatki i z nimi uciec. No i oczywiście niebiescy ruszyli za nimi w pościg. Zakończenie w każdej części jest dosłownie takie same, czyli król świń i świnia została pobita, a ptaki w międzyczasie jedzą płatki. A więc to by było na tyle, mam nadzieję, że się spodobało. Pa.